Tak, dzień po locie. Troszkę wczoraj nie nagrałem wyników. Tutaj trochę młodzież po wieczornym oblocie hartuje trochę w trawie. Głodne, no, trawę trzeba skosić, już jest duża trawa. Mam trochę w glinie. Gryta sypnąłem trochę. Troszkę tu harcują. No dzisiaj tak dosyć galancie latały. Gdzieś tam się porwały, z jakimi się ścięły. Może jakiegoś braka być. Bo tak pierwsze przyszły około godziny. A druga połowa, tak na połowę się mniej więcej rozerwały. Druga połowa, tak godzina 45-50 minut zeszło im się, ale tak dosyć w grupce przyszły, także no może jakichś takich braków nie ma. No się okaże. No. Wyniki na papierze. Niezbyt bogato się dały jak na ten lot z prędkością, no tak 100 na godzinę. Przelatują te nasze gołąbki niestety zawsze. Ostatni 15:36, 48 przyleciało wczoraj. Do 15, po 17. Po 17, no dzięki Bogu jeszcze 4 doleciały, także dwóch brakuje. Przełamały trochę barierę. Oni co ostatnio wieczorem nie chciały dolatywać, no ale no wczoraj tak naprawdę no dzięki tutaj naszemu prezesowi do spraw lotowych Piotrkowi Kamińskiemu gołębie zostały no trochę przetrzymane dłużej. No, okazało się to dobre, no, ponieważ z rana tam padało, właściwie do 9 to lało. No, gołębie o 10:30 zostały wypuszczone, no także meldowały się 14, 13, 48, u mnie były pierwsze. No i tutaj pierwsze w klubie też, także no, trzy pierwsze miałem gołąbki. Tak jak w zeszłym tygodniu, udało się jakoś tak. Sławek Baranowski w galancie też, walka była tak nie wiadomo czy tego. Czy on będzie miał pierwsze, czy ja, no ale jakoś ja rzutem na taśmę, tak nie wiem ile tam kilometrów, znaczy metra na minutę wyprzedziły moje gołębie, ale praktycznie razem siadły, no tak można powiedzieć. No. Także no późniejsze wypuszczenie, później się rozpogodziło, no dobrze, bo jeszcze tak do godziny ten, od godziny tak 13, no 13. Już tak się galancie rozpogodziło. 12 może już była tego. No. Także to dobrze wyszło, do wieczora już była pogoda, no z tym, że silny wiatr był. No. I to trochę przewiało te gołębie, później miały ciężko wracać, no ale dały sobie jakąś radę. No. Także no, gołębki w tym tygodniu były bez treningu, także różnie to tak rozpatrywać pewnym gołębiom. No nie przeszkadzało to, no a pewne się no pospóźniały się niektóre. Właściwie no przez to, że przeleciały tak. No. Aczkolwiek tam na miejscu startu też tam nie mogły odejść troszkę, także no mogły się też tam porwać, no różnymi trasami troszkę leciały. No nic im nie zrobi. No. Za tydzień jeszcze raz lot Przytoczna czy Zetka. No może jakieś tam warunki będą mniej agresywne. Mniej to będzie skomplikowane, ale trzeba poczekać jeszcze troszkę. Także tego. A jeszcze rzut oka na muzeczki. Za chwilę karmienie. No sobie harcują. No powinny właśnie trawkę sobie dziubać. No, się uczyć. Się uczyć.
No, doświadczenie zdobywać to jest podstawa. No dobra, dziękuję za oglądanie, pozdrawiam, dobry lot. No, jeszcze może wspomnę, no dzięki też naszym kierowcom i kierowco-konwojentom, że byli cierpliwi. Także no, podziękowania, oby tak dalej. Przyleciała Sinodę Lidzka, troszkę się spłoszyłem. No jeszcze raz, pozdrawiam, dobry lot.